dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Inwałdu. Zapraszam Państwa do baśniowego lasu Świętego Mikołaja, magicznego miejsca, które oczaruje dzieci i dorosłych. Po zapadnięciu zmierzchu na terenie całego obiektu mienią się blaskiem świetne iluminacje o przeróżnych kształtach, a wejście do parku prowadzi przez świetlisty, cukierkowy tunel. Wśród konstrukcji są m.in. postacie i stworzenia znane z bajek i mitów. To jest Pegas, zaklęty smok, strażnik lasu, magiczne lustro, ciastkowa ciuchcia. Wszystkie fascynują swoją wielkością i kolorami. Niektóre zachęcają do tego, aby zobaczyć ich wnętrze. Wejść można do ciuchci czy baśniowego domku w kształcie wielkiego grzyba. Trzeba jednak uważać, bo niektóre instalacje nie tylko zachwycają, ale i straszą. Mnie też wystraszyły. Szczególnie trzeba mieć się na baczności przy jednej z naszych baśniowych figur, która wypuszcza ze swojego wnętrza kłęby dymu i zaczyna się demonicznie śmiać, gdy się obok niej przechodzi. Jedną z ciekawych rzeczy, którą można zobaczyć, jest bożonarodzeniowa szopka ze zwierzętami. Spotkać w niej można kozy, alpaki, urzekające osiołki, króliki, kaczki, kury czy gołębie. W przerwie można również skorzystać z innych atrakcji, takich jak kolejka farma, karuzela beczułki czy autoskuter. Główną atrakcją baśniowego lasu są iluminacje miniatur budowli z całego świata, które są oświetlone również od wewnątrz. Najlepszy efekt jest widoczny dopiero po zmierzchu. Co więcej, wiele z nich w tej nocnej scenerii wygląda jeszcze piękniej niż za dnia. Na przykład wieża Eiffla, która oświetlona jest barwami flagi francuskiej. Fantastyczny nastrój wzbogacają towarzyszące miniaturom budynków melodie nawiązujące do tych miejsc. Baśniowy las Świętego Mikołaja można odwiedzać codziennie od godziny 14 do godziny 19. Tylko w Wigilię oraz Święta Bożego Narodzenia park pozostanie zamknięty. Święty Mikołaj pozostaje w parku aż do 28 lutego. Zwiedzanie połączone z zabawą na karuzelach może potrwać dobrych kilka godzin. Dlatego na terenie parku jest punkt gastronomiczny, w którym można napić się ciepłej kawy, herbaty lub grzańca oraz zjeść ciepły posiłek. No to ruszamy do baśniowego lasu Świętego Mikołaja. Życzę miłej zabawy.
O, a to co takiego? Straszy mnie tutaj. Jeszcze się śmieje ze mnie, no. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.